Tomasz Zieliński przyłapany na dopingu, jak poinformował Polski Związek Podnoszenia Ciężarów. Podwyższony poziom substancji zakazanej, czyli nandrolonu. Natychmiast została również zbadana próbka B, która potwierdziła wynik pozytywny. Nie zazdroszczę ci, jak byłeś fanem, przekrętarem Stronga i znalazłeś w domu ścianę, by powiesić jego plaka. Po kilku latach na oczywiste wygląda, że talentu nie miał we krwi, co najwyżej go przetacza. Mówiąc sport, ciężka praca, szkoda, że w laboratoriach czas, gdy wysiłek popłacał, to historia. Niby coś wyszło na jaw, a więc przy tym ktoś nadurnia. Mówią, wszystko można kupić, ja nie wierzyłem, że mundial nie. Znowu w grę weszły duże hajsy, ziomuś, sam rozumiesz, gruby strumień płynie prosto od Gazpromu. Ciężko z krzesła dupę unieść, a gdzie moralność do pionu, to przysapią jak po frunie raca z polskiego stadionu. Tą federację w końcu wycisną jak szmatę i nie tylko na boisku, był artystą pan Seblatę. Jest Infantino, w sumie dobra chłopaczyna, choć homofobom przeszkadza, że już ciepłe kule trzyma. Nie będę wnikał, czy to doping, czy też brała towar. Przyszło w kubki prawdę jej wyścigać, Maria Szarapowa. Znów na konferencji słowa, że to błąd i pona mowa. Naważyli sobie browar, ktoś musi go wypić. Jedyny czysty sport to ten z podwórka. Bierz znajomych, kilka mord i chodź cię pograć. Sam narysuj sobie kort, nie ma mowy o powtórkach. Pokaż ziomkom, co to znaczy dobra forma. Dziś jedyny czysty sport to ten z podwórka. Bierz znajomych, kilka mord i chodź cię pograć. Sam narysuj sobie kort, nie ma mowy o powtórkach. Pokaż ziomkom, co to znaczy dobra forma. Póki piłka w grze, wszystko jest jeszcze możliwe. Jeśli gdzieś próbka B właśnie nie poleci w kibel, musisz wiedzieć, że te historie są prawdziwe. Przez to ciężko złapać orient i te fakty spod przykrywek. Zasmuceni ci, co kiedyś zakładali się o flachę, że choć kliczkę trzeba cenić, to ten może przegrać z wachem. Nic nie wskurał nasz bohater i pomogła mu farmacja. Czas by szprycować kibiców, będą energicznie klaskać. To inhalacja windowała panią Marit Biergen. Takiego wała nie wierzyłem, że to pani biegnie. Dopakowała, widzę ją jak z reklamy gender. Chcesz taką kurę domową, a gdzie znajdziesz taką grzędę? Milszy nie będę, choć nieraz jeszcze kibicem. Pewnie w meczu, w którym do sędziego przyszedł negocjator w przerwie. Czas szybko biegnie, jak na setkę kiedyś Johnson. W wyścigu, który do dziś jest synonimem oszustwa. Fair play to brednie, byle uzupełnić konto. Seul startowało 8, z czego na dopingu 6. Dziś jedyny czysty sport to ten z podwórka. Bierz znajomych, kilka mord i chodź cię pograć. Sam narysuj sobie kort, nie ma mowy o powtórkach. Pokaż ziomkom, co to znaczy dobra forma. Dziś jedyny czysty sport to ten z podwórka. Bierz znajomych, kilka mord i chodź cię pograć. Sam narysuj sobie kort, nie ma mowy o powtórkach. Pokaż ziomkom, co to znaczy dobra forma. Lance Armstrong pojawił się dziś w programie Oprah Winfrey, żeby powiedzieć, że od lat używał dopingu. Sięgał na Biblię, że nigdy nie używał dopingu, tymczasem okazuje się, że kłamał i że jest oszustem. Dziś jedyny czysty sport to ten z podwórka. Dziś jedyny czysty sport to ten z podwórka. Pokaż ziomkom, co to znaczy dobra forma.